Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i jak widzicie, no film pewnie dla większości dosyć niespodziewany. Jest to gra Star Wars The Old Republic. The Old Republic, tak, jest to gra MMORPG. Zasadniczo, co ja mogę powiedzieć, początkiem wstępu muszę zacząć, że... Ogólnie ja nie jestem jakimś wielkim, z jednej strony nie jestem wielkim fanem gier MMORPG, z drugiej strony też zasadniczo sam nigdy za specjalnie w MMORPG nie grałem. Znaczy grałem po trochu w coś tam, w różne gry, typu World of Warcraft, oczywiście legendarny, grałem kiedyś w Nostale, było fajne, ta gra dosyć powiedzmy cukierkowa, natomiast... Niestety natrafiłem po kilkunastu godzinach rozgrywki, natrafiłem na błąd, którego nie dało się przejść, który... Coś chodziło z jakąś misją, jakaś misja była zbugowana, tylko chyba w moim przypadku, bo tam widziałem ludzi, którzy mieli wyższy level i tak dalej, nie byłem w stanie nic zrobić, nie byłem w stanie progresować gry nadal, był to tam jeden z głównych questów, czyli z fabularnych questów, więc nie mogłem po prostu progresować w grze dalej, dlatego grę porzuciłem. Ale tak jak mówię, dosyć ciekawa, taka cukierkowa. Grałem sobie też wówczas w grę, która nazywała się Mu Online. To była dosyć dziwna gra, z takim typowym MMO nic nie miała wspólnego. Tam gra polegała na tym, że w ciągu powiedzmy pół godziny wbijaliśmy 400 level. Tak, dokładnie. I był to level maksymalny. 400 level i generalnie trzeba było wyjść z gry i zrobić tak zwanego resa. Chodziło o reset po prostu levela swojej postaci. Przez to tam właśnie trzeba było wejść na stronkę, jakby stronkę producenta gry, czy tam, nie wiem, serwera, no nieważne. Wchodziło się, dało się reset i tam się resetowało i wszystkie statystyki nasze zostawały, natomiast resetował się nam level i tak dalej, więc musieliśmy tam od nowa wbić tam jakiś najpierw 50 level, który wbijało się całe 5 minut, żeby sobie założyć swojego gira, nie, czyli swoje przedmioty, a później, co mi to pokazuje jeszcze, przecież dopiero co stamtąd wyszedłem, już tam nic nie powinno być. No a później się tłukło te potworki przez następne pół godziny i to było dziwne i nudne i wcale mi się w to nie chciało grać. Dobra, coś pokazuje, że coś stąd nie wziąłem. Bez sensu, przecież przed sekundą coś tam otwierałem. No ale dobra, wejdziemy jeszcze raz. No w każdym bądź razie, także moja przygoda z grą Mu Online też się dosyć szybko skończyła. Co było dalej? A, no właśnie, DC Universe Online. DC Universe Online grałem sporo dosyć. I tą grę też zobaczycie u mnie na kanale. Pewnie za jakiś czas, albo coś, albo nie wiem. No w każdym razie ostatnio wzięła mnie straszna ochota na to, żeby sobie pograć w jakieś właśnie MMORPG. No i na obecną chwilę jest to Star Wars The Old Republic. Tak, jakoś stwierdziłem, że sobie zagram. A, to miałem pozbierać. A, zabrałem jedną skrzynkę do jednego questa, a nie zabrałem tego do drugiego questa, no dobra. To właśnie zrobiłem źle. Więc tak, jesteśmy w Star Wars The Old Republic, czyli właściwie to jest jakieś... tu jest na obecną chwilę minus 3800 któryś tam rok. Za rok zerowy w sadze Star Wars przyjmuje się pierwszy film, czyli Nową Nadzieję. Czyli właśnie oryginalny Star Wars, bo jak ten film wyszedł, się nazywał po prostu Star Wars. Nie miał podtytułu, dopiero jak zaczęto tworzyć kolejne części, to zyskał podtytuł Nowa Nadzieja. Chyba dopiero jak wyszła pierwsza część, czyli Mroczne Widmo, to wtedy dopiero zyskał czwarty film przydomek Nowa Nadzieja. No w każdym bądź razie... jesteśmy tutaj minus 3800 rok, Stara Republika, nie ta Republika, którą my znamy właśnie z filmów Star Wars, tylko Stara Republika. Są to już czasy po Rewanie i ogólnie w tym momencie, dosyć niedawno, do tej gry wszedł patch, który nazywa się Shadow of Revan, coś w tym rodzaju, czyli Cień Rewana.
Ogólnie widzę przynajmniej częściowo, o co chodzi z cieniem Rywana, z tego względu, że tutaj jak widzicie, ja zacząłem sobie grać jako Sid, wybrałem sobie rasę zabraków, bo jest akurat dostępna, jest tutaj wiele ras, natomiast większość jest poblokowana, jest tylko jako premium, nie? Natomiast tam jakaś podstawa, czyli człowiek jest, zabrak jest i coś tam chyba jeszcze. Zabraki to są właśnie Darth Maul, na pewno kojarzycie wszyscy z Mrocznego Widma Dartha Maula. No i właśnie Darth Maul, on nie był jakimś tam, nie wiem, nie malował się czy coś, tylko, znaczy nie, malować się malował, ale w każdym razie chodzi o to, że był zabrakiem. Czyli właśnie miał czerwoną skórę, miał jakby takie rogi, / kolce na twarzy i tak dalej. To czarne to akurat faktycznie jest tatuaż i ta rasa po prostu robi sobie takie malunki na twarzach. Ale tak jak mówiłem, okej, tu musimy iść w prawo, dobra, w prawo po prostu. Tak jak mówiłem, stwierdziłem, wezmę sobie rasę zabraka. Zrobiłem sobie takiego dosyć umięśnionego kolesia. Ogólnie chcę zagrać sobie i po jednej stronie, i po drugiej stronie. Póki co na początek wziąłem sobie właśnie Sita. Niestety nadal cały czas jesteśmy akolitą, a nie faktycznym Sithem, więc tutaj jakby na razie jesteśmy tacy ubodzy, nawet nie mamy właściwego miecza świetlnego, tylko mamy takie coś. Nie jest to miecz treningowy, bo miecz treningowy mamy faktycznie na samym początku. Te miecze treningowe są o tyle śmieszne, że one nimi oczywiście da się kogoś pokonać, bo miecze treningowe mają to do siebie, że mają takie drobniusieńkie kolce i w tych kolcach znajduje się trucizna jakiegoś tam kwiatu, czy jakiegoś tam stworzonka, nie pamiętam już, o co tam chodziło. No w każdym razie to jest trucizna pozyskana z czegoś tam i po prostu ona paraliżuje człowieka. No i właściwie przy odpowiedniej ilości ciosów pewnie i dałoby się taką bronią też zabić. Tu natomiast mamy jakąś inną broń, którą musiałem sobie zdobyć w sumie na samym początku, ale czym to do końca jest, to ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Nie jest to taki typowy miecz świetny, jest to coś na razie podobnego. No i co chciałem powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc chcę stworzyć serię takich krótkich dosyć filmów, właśnie nie chcę, żeby one były długie, chcę, żeby one były dosyć krótkie. Filmów, w których ja wam będę tylko pokazywał fragmenty tej rozgrywki, nie będą to żadne pełnoprawne serie, nic w tym rodzaju, tylko takie właśnie króciutkie odcineczki, które się co jakiś czas będą pojawiać, pokazujące po prostu mój postęp w danej grze. I tak jak mówiłem na początek, Star Wars, natomiast też na pewno pokażą się odcinki z gry DC Universe Online. Z tą różnicą, że tutaj w Star Warsie, ja mam już tutaj, widzicie, 8 level, ale tak naprawdę dopiero zacząłem, jestem w Akademii Sithów na Korribanie, czyli po prostu takiej świątyni Sithów. Natomiast jeżeli chodzi o Jedi, to sobie właśnie w kolejnym filmie ze Star Warsów zrobimy sobie nową postać, zrobimy sobie po prostu naszego nowego Jedi. Także pokażę wam po prostu, jak się tworzy postać i tak dalej. O tyle jest to fajne, że gra jest ta okraszona naprawdę sporą ilością cutscenek, w których nie tylko cutscenek, po prostu każda misja, którą od kogoś... Oh shit, zaraz umrę. Dawaj, fuck, nie zdążyłem. Słaby jestem, słaby. Dobra, tu już wszystko zebraliśmy, to się cofniemy tam. Także... Czekajcie, mam... Tak, mam tam pozbierane, możemy wyjść stąd już. Także będzie to, jak mówię, seria takich krótkich filmów. Taki, żeby was też jakoś mega nie zanudzać. Z drugiej strony mówię, robienie z tego jakiejś pełnoprawnej serii dla mnie mało też ciekawe, z tego względu, że wiecie co, ja sobie usiadłem do tej gry dzisiaj i grałem w nią cały jeden dzień, mam dopiero 8 level, nałaziłem się tu w chuj jak głupi, bo tu naprawdę dużo jest łażenia, tak jak widzicie teraz łażę, no akurat ja sobie cały czas mówię. No ale tak jak widzicie, trzeba non-stop, trzeba po prostu łazić, patrzeć, gdzie chcemy iść i tak dalej. Więc póki co stwierdziłem, że zrobię sobie postać, pogram sobie chwilę i po prostu poznam, czym jest ta gra, nauczę się troszkę w nią grać i... O Jezu, skarbie mój, co się dzieje z tym? Piesek mi tutaj śpi obok, ma
nie wiem, czy kawkę dostała, albo nie, albo zasnęła i coś jej się śni. I tak poszczekuje, tak, o Jezu. Spokojnie, Sabunia. O Jezu. Coś jej się śni. Biedny. Pies, który ma koszmar. To jest takie, o Jezu, biedny. O, budziłeś się? Słońce, nie, już, spokojnie. Przepraszam was. No dobra, no w każdym razie wracając do tematu. Tak jak mówiłem, troszeczkę sobie tutaj pograłem. Właściwie z pół dnia spędziłem w tej grze i cholera, dopiero mam 8 level. Także takie gry są strasznie długie, dlatego ja też nigdy na nie jakoś tak czasu nie miałem. Wolałem zawsze zagrać w grę taką pełnoprawną, która ma początek, koniec i tak dalej. Gdzie tutaj nam oferują, powiedzmy, oferują nam twórcy jakąś taką konkretną rozgrywkę. Niż takie właśnie bieganie i tak dalej. No co jest tutaj jakby na minus zawsze w takich grach? To, że graficznie zawsze będą odstawać gry MMO, zawsze będą graficznie odstawać od normalnych gier. I możecie powiedzieć, nie, pochon, to nieprawda, bo tam są niektóre są gry, no na przykład, sorry, no gra typu Nos Tale, ona ma być cukierkowa, więc tam wszystko gra pięknie wygląda. Natomiast gra typu tutaj, no tu można by zaaplikować lepszą grafikę, gdyby to była gra taka, wiecie, taka pełnoprawny tytuł, który się wydaje i tak dalej, który ma określony przebieg, określoną fabułę i bla, 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 gdzie gramy sami, tak? Można by tutaj zrobić w pizdu lepszą grafikę. Jest to gra MMO, więc musi się tutaj na serwerze zmieścić w pizdyliard graczy i jeszcze trochę, więc dlatego graficznie to stoi gorzej. Aczkolwiek naprawdę postacie wyglądają naprawdę fajnie, naprawdę dobrze wyglądają. Aha, w ogóle moja postać się tutaj, widzicie, nazywa się Hunt Rack. Tak sobie wymyśliłem, no Hunt, od Hunta, a tak jakoś resztę wziąłem właśnie z takich nazewnictwa właśnie Sithów. No w każdym bądź razie, dowiedziałem się, że forma w każdym bądź razie jest złą formą, w sensie to jest takie, wiecie, jakby złączenie dwóch form, ale u mnie się zawsze tak mówiło. No nieważne, w każdym razie zapomniałem, co mam powiedzieć, no ale idziemy sobie tutaj do Akademii. Tu jest fajne, to jest strasznie fajnie zrobione. Włączamy sobie mapę, widzimy siebie, ale jak zaczniemy iść, mapa zanika w pół na pół z grą, tak? I wtedy widzimy, co robimy, gdzie idziemy i tak dalej. Także tak jak mówię, porobimy sobie takie, o właśnie, to wam pokażę. Grafika. Postacie są bardzo dobrze zrobione, reszta no jest taka, żeby po prostu wystarczała. No i jest wystarczająca, ale tylko tyle. No widzicie jakieś cienie przy postaciach, oprócz tego minimalnie ciemniejszego kółka pode mną to nie ma nic. Tutaj w ogóle to się z tym nie chce w żaden sposób łączyć. I owszem, na przykład jest bardzo ładne MMO, które nazywa się The Elder Scrolls Online. Tak, super. Aczkolwiek względem na przykład swojego starszego brata Skyrima jest uboższe po prostu. Dwa, TESO, bo tak w skrócie się na to mówi, jest słabe, bo postawili w pizdu graficznie. Graficznie naprawdę stoi idealnie, jest graficznie super, naprawdę. Żadna MMO nie jest tak ładna jak TESO, to trzeba powiedzieć. Natomiast jakaś fabuła jest tak z dupy wyssana, jest tak bardzo prosta i powtarzalna jak we wszystkich, kurde, MMO. Plus jest dodana do tego powtarzalność Skyrima i wszystkich poprzednich części, czyli wszystkich The Elder Scrolls. One są strasznie powtarzalne, jeżeli chodzi o początek. Skyrim tutaj był taką mega nowością, no ale takim czymś, co chyba gracze od zawsze oczekiwali. Ale TESO ma tą straszną powtarzalność każdego MMO i straszną powtarzalność każdego The Elder Scrolls. Natomiast tutaj gry, które są oparte o nie zmyślone uniwersum, tylko uniwersum, które jest już zostało nabudowane, są tak naprawdę na wygranej pozycji, ja wam powiem. Właśnie typu Star Wars, gdzie tutaj mamy już tak naprawdę bardzo dużo nakreślone i świat jest nabudowany, świat jest dosyć dopracowany. Wystarczy teraz sprawnie umieścić naszą grę w tym danym świecie. Również DC Universe Online, tam jest to dosyć też fajnie zrobione. Ja wam to, tak jak mówię, pokażę w innych filmach. No i zobaczcie, jak to wygląda. I will take the holocron now. It is time we judge the purity of your overseer's blood. Time we know how much of the ancients survive in their veins. No, trzeba też pamiętać, no tutaj akurat napisu nie wiem, czy są jakieś napisy do włączenia, jak on mówi. No, w każdym razie ostatnia kwestia zawsze jest pokazana.
Ale widzicie, że te cutscenki to nie jest tylko tak, że podejdź do gościa, kliknij dwa razy, przeczytaj sobie z opisu i do widzenia. Tylko tutaj jest odegrana przez postacie cała cutscenka. Mi się to bardzo podoba. Możemy interaktywnie mówić z tą postacią. Czasem, w niektórych momentach, tutaj w tym środeczku pojawia nam się coś niebieskiego albo czerwonego. Czerwony oznacza, że robimy, że ten wybór doda nam punktów do ciemnej strony mocy. Niebieskie do jasnej strony mocy, tak? No i tutaj wiadomo, sobie sterujemy. Możemy zapytać, bo o co chodziło w tej misji? Chodziło o to, że on dał nam urządzenie, którym mieliśmy skanować czterech tam lordów Sithów i mieliśmy sprawdzić, czy oni są czystej krwi, nie? Możemy zapytać, dlaczego właściwie, bo on powiedział teraz, że sprawdzimy, kto był czystej krwi i ich osądzimy. Możemy zapytać, dlaczego? Ale możemy się tak, no okej, okay, a możemy być totalnie poddani. I tutaj też trzeba myśleć jak Sith. I completely agree. The holocron, it glows white. So little Sith blood in all of the academy. And only one of the overseers wears the red marks. This is shameful. I will bring this to the attention of the Dark Council. Measures must be taken if the true Sith to survive. What exactly is your plan? I'll advise purges and enslavement of those with the thinnest blood. And uplift the pure. It will be the Dark Council's decision, however. You have served well. It is too late for me to alter your training. But in the future, perhaps acolytes will kneel at the feet of the pure-blooded. No i tutaj Lord Abaddon, okej, okay, dostaliśmy, wykonany. No i teraz on tam osądzi sobie tych swoich, nie dostaliśmy kontynuacji chyba tej misji. Nie dostaliśmy. W każdym bądź razie tutaj trzeba pamiętać, że to są Sithowie. Oni się troszeczkę innymi zasadami rządzą niż normalni ludzie i powiedzmy, że Jedi są bardziej pod to podciągnięci, pod tych zdrowo myślących, trzeźwo myślących, dobrych ludzi. Natomiast Sithowie mają bardzo pokrętną logikę. Na przykład jest akademia, tak? Ja jestem tutaj akolitą, czyli uczniem. Znaczy są uczni jakby różnego stopnia, ale nieważne, jestem tutaj sobie uczniem. Oczywiście uczniowie mają się tutaj szkolić i tak dalej każdymi możliwymi metodami na własną rękę. Mogą sobie coś czytać, mogą sobie brać udział w treningu i tak dalej, chodzić na zajęcia z lordami Sithów. Nie wolno oczywiście zabijać innych uczniów. Jest zakaz zabicia innego ucznia, ale rywalizacja jest jak najbardziej wskazana. W praktyce oznacza to to, że uczniowie nie mogą się oczywiście napierdalać i zabić, ale wypadki zdarzają się bardzo często. Jak nie ma świadków, to znaczy, że nie jest to zabójstwo, tylko wypadek. No i tak to wszystko wygląda. Inną sprawą było to, że jak tu przybyłem, dostałem zadanie, cały czas zadanie robiłem dla jednego z właśnie tutaj overseerów, czyli takich nadzorców, powiedzmy, to nie do końca lordowie, tylko właśnie nadzorcy. Później zostałem wysłany przez niego, przez tego nadzorcę do Lorda Sithów, do którego się zaraz udam, a ten powiedział, że coś tam nie podoba mu się, co ten nadzorca robił i kazał mi iść do tego nadzorcy i go zabić. Musiałem zabić gościa, który był za mną, który... tutaj mnie dobrze przyjął, powiedzmy, i tak dalej, opiekował się mną, musiałem go zabić. To i widzę w tym akurat, jak Sithowie tutaj są robieni, widzę dużą, naprawdę dużą inspirację książką Jezus Maria, jak się to nazywało? Poczekajcie, już zaraz zobaczę tylko na ten. Okej, już mam. Droga Zagłady. Droga Zagłady z sagi Dartha Bane'a, czyli trzech książek. Droga Zagłady, czyli jak Darth Bane został właśnie tutaj... Darth Bane szkolił się na Sitha. You got the shards from the tomb and you're on your way back to Lord Barriss. Tak. I didn't even break a sweat. That's all I needed to hear. Okej, dobra. Fajnie. No i zaatakowali mnie. Bo dlaczego? Bo tak. Ponieważ oni zostali wysłani na tą samą misję co ja. Natomiast ja okazałem się lepszy i
okazałem się lepszy i zrobiłem to przed nimi. To nie było zbyt trudno, ale cóż. I'm sorry. I made a mistake. I tried to get through the tomb, but there were just too many Shyrak. I barely escaped. I figured better to ambush you and take your shards. But I see that's just as futile. Vemran is already inside with Barriss. All the other acolytes died. You were my only chance. Now, I'm doomed. I'll never become Sith. Unless I return with the shards, Barriss will have me killed. No, więc on pomyślał jak Sith. Czyli wszystkie zdrady, knowania i tak dalej, to wszystko jest dopuszczalne u Sithów. Więc on pomyślał jak Sith, ten cały Klemral, tak? On by nie był w stanie tam dotrzeć i zebrać tego, co miał zebrać. Wrócił tutaj i stwierdził, że zabije mnie i odbierze mi to, tak? Teraz mówi, o mój Boże, jeżeli tego nie zaniosę, on mnie zabije. A teraz my możemy powiedzieć, dobra, weź sobie to i idź. Nie. Myślimy jak Sith. I'll save Barriss the trouble of listening to your whimpering. Die. Tak myśli Sith. Jeśli musisz błagać o swoje życie, jesteś za słaby na to, żeby to życie mieć, tak? I tak właśnie było, że jakiś tam gość prosił mnie o życie, właśnie ten nadzorca cały, prosił mnie oszczędź moje życie. Nie, kurwa, giniesz, bo to właśnie jest myślenie Sithów. A tutaj, niestety, ale chcę być Sithem, tak? Będę Jedi, to będę sobie dokonał zupełnie innych wyborów. Póki co jestem Sithem. The prodigal supplicant returns, and with all the shards from the tomb of Tulak Horde. Superb. It seems your hopes have been dashed, Vemran. Appearances can be deceptive. Excuse Vemran, supplicant. He didn't take kindly to you turning those young acolytes on him, even though they were only untrained novices. I hope he's not holding his breath for an apology. A blowhard like him might suffocate. The tension is thick between you two. A great source of emotion to feed on. I wonder what will happen when it boils over. You both stand on the precipice of becoming Sith. But only one of you will have the opportunity to claim a special lightsaber and serve as my apprentice. I thought it would be you, Vemran, but I've changed my mind. What? I've done everything you've asked. Better than any of the others. The honor should be mine. No, on miał zostać on miał zostać teraz Sithem, ale my zostaniemy. No i możemy powiedzieć mu coś tam, że zasługujemy na to, albo przykro nam. Albo może być cyniczni dosyć. Ignore Vemran, Lord Barriss. His world is crumbling around him. Today Vemran is every bit your equal. But the force is stronger with you, acolyte. And there is a power sleeping within you. It was a simple decision. Now, Vemran, go wait in my antechamber for your instructions. This instant. Now, I hope you fathom how fortunate you are to be singled out. If you become my apprentice, the galaxy will bend before you. You honor me. The lightsaber you will seek is old and powerful. It is housed in a forbidden cavern in the tomb of Nagasado, where few Sith have ever set foot. Almost no one knows how to find the secret entrance. But there is a Twi'lek in the holding pens who was caught breaking in there. I hear she is quite willful. Take her and make her show you. Dobra, dobra. Aha, coś tam powiedział, żebym wziął sobie jakąś towarzyszkę. Dobra. No tak, tak, faktycznie jest coś takiego. Dobra, już mi się nie chce z nim gadać. Okej, dobra. Myślę, że sobie tutaj skończymy ten odcinek, bo tak jak mówiłem, to będą tylko takie fragmenty. W następnym sobie pokażemy w ogóle jak... O Boże, gość ma 50 level, Darth Barriss. Weźmiemy sobie i...
i w następnym stworzymy swojego nowego Jedi, a tutaj dostałem możliwość po prostu, że mam gdzieś tam iść, tylko muszę wziąć jakąś tam inną akolitkę na swojego niby pseudo-ucznia i mam gdzieś tam z nią iść i znaleźć swój własny miecz świetlny. No, także tak jak mówię, tutaj sobie zakończymy. Jeszcze na koniec przypomniało mi się, że w sumie przez 3 dni dosyć intensywnie grałem jeszcze jedno MMORPG, to znaczy Guild Wars 2 i naprawdę mi się podobało, ale że trzeba kupić tą grę, nie jest ona darmowa, więc no cóż, więc grałem tyle, ile mogłem na darmowym koncie, a następnie pożegnałem się z tą grą, a naprawdę przyjemnie mi się grało. Ojej. No, wybaczcie SMS. Dobra, słuchajcie, na koniec tylko szybka informacja. Gra Shards of War, tak, to też, ale gra Star Wars The Old Republic jest zupełnie darmowa i możecie w nią zagrać. Jeżeli chcecie w tym momencie w nią zagrać, to w opisie mojego filmu macie ref link, z którego możecie skorzystać, jeżeli chcecie się teraz zarejestrować i grać. Więcej filmów z tej gry na pewno zobaczycie. I teraz ktoś może sobie prosić, o, oczywiście dla reflinków to robił. To akurat przy okazji, zupełnie przy okazji, a naprawdę chciałem sam zagrać w tą grę. I tak jak mówię, pojawią się kolejne odcinki krótkie, nie wiem ile teraz nagrywam, nie zobaczyłem sobie, ale już mam wrażenie, że bardzo długo, że około 20 minut już ma nagranie, a chciałem, żeby te odcinki były po 10 minut, więc ten będzie na pewno dłuższy, taki wstępniakowy, natomiast kolejne, mam nadzieję, tak będą oscylować wokół 10-15 minut max i takie odcineczki będą trafiać co jakiś czas na YouTube'a, czy to na... Póki co z tych dwóch gier, czyli Shards of War, kurde, cały czas mi się pieprzy z tamtą grą, Star Trek The Old Republic i DC Universe Online. DC Universe Online spodziewajcie się trochę później, na pewno nie w tym momencie, bo też nie będę grał jakby w dwie gry naraz. Natomiast jeżeli chodzi o DC Universe Online, ja już sporo grałem w tamtą grę, mam jedną postać na 13 levelu i drugą na 23, więc pokażę wam trochę tam rozwiniętą, nie wiem, zaawansowaną rozgrywkę. W sumie tam się niespecjalnie coś zmienia, no ale nieważne. Trzymajcie się moi drodzy, pamiętajcie jeszcze raz, jak chcecie się zarejestrować, link macie podany w opisie. No i bye bye!